Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą. Do akcji wkroczy prokuratura. Komisja śledcza do spraw Pegasusa wnioskuje o powołanie biegłego, który oceni stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, poinformował wiceszef tego gremium Tomasz Trela. Były minister sprawiedliwości ponownie nie stawił się na przesłuchaniu, przedstawiając zaświadczenie lekarskie. Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą. Będzie wniosek do PG. Zbigniew Ziobro wciąż nie stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. O tym, że nie pojawi się w Sejmie także 10 lipca, poinformowała dzień wcześniej przewodnicząca tego gremium Magdalena Sroka. Były minister sprawiedliwości ponownie przedstawił zaświadczenie lekarskie. Przypomnijmy, że zmaga się on chorobą nowotworową. Komisja chce jednak zweryfikować zaświadczenia medyczne, którymi polityk się posługuje. Zwróci się w tym celu do prokuratury, taką informację przekazał w środę mediach społecznościowych wiceprzewodniczący, a także poseł Lewicy, Tomasz Trela. To zrobił Ziobro po otrzymaniu listu od Kaczyńskiego. Pomóc miał ekspert od prawa kościelnego. Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołanie biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 milionów złotych z FS do CBA. Wszyscy są równi wobec prawa, czytamy we wpisie. Przypomnijmy, że według ustalenia śledczych Pegasus, czyli oprogramowanie szpiegujące, którym służby zarządów PiS inwigilowały m.in. polityków oraz prawników związanych z ówczesną opozycją, został zakupiony za 25 milionów złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Był to program pod kuratelą Ministerstwa Sprawiedliwości, który w zamierzeniu miał finansować pomoc dla ofiar przestępstw.